Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, a naszym gościem jest Pan Profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Romana Dmowskiego. Dzień dobry, Panie Dyrektorze, Panie Profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Profesorze, co Pan sobie pomyślał, jak Pan usłyszał o najnowszym pomyśle radnych Warszawy, mianowicie, żeby zamienić rondo Romana Dmowskiego na rondo Marty Lempart? To co Pan Profesor sobie pomyślał jako osoba, która bardzo dobrze zna historię Polski, polskie dziedzictwo, tożsamość, która jest budowana przez historię Polski. Co Pan Profesor sobie wtedy pomyślał? No, przede wszystkim pomyślałem sobie dwie rzeczy. To znaczy, z jednej strony jest to oczywiście zamach na jednego z ojców niepodległości i to samo w sobie otwiera taką niebezpieczną ścieżkę chęci wykluczenia znaczącej części naszego dziedzictwa narodowego, ale z drugiej strony myślę sobie, że intencja tego zabiegu jest intencją, którą można też rozpisać w sensie cywilizacyjnym. To mamy bowiem do czynienia z taką próbą konfrontacji między czymś, co nazywam na roboczo barbarzyństwem, a z drugiej strony tym, co mieści się w takiej zasobie kultury europejskiej, w której wydawało się, że znacząca część Polaków chce jednak żyć i uczestniczyć w tej kulturze. Okazuje się, że nie, że osoby, które inicjują tego typu akcje, czyli próbę zamachu na rondo Romana Dmowskiego, myślę, że traktują to nie jako barbarzyństwo, tylko się tym chwalą. To znaczy są prawdopodobnie tak zideologizowani, że nie zdają sobie sprawy z wykluczania się z pewnej tradycji rozumienia polskiej przeszłości. I stąd zresztą mamy bardzo szybką reakcję, na przykład ze strony środowiska piłsudczykowskiego. Tu pan profesor Wiesław Jan Wysocki już 1 grudnia bieżącego roku wysłał nam taki bardzo ładny list, który kończy się jednoznacznym stwierdzeniem, że jeżeli ktoś dzisiaj próbuje dokonać zamachu na Dmowskiego, to jutro na Piłsudskiego, a potem na kolejne segmenty naszej tradycji, bo chodzi o to, żebyśmy nie znaleźli pożywienia kulturowego w naszej własnej przeszłości, żebyśmy się nie chcieli tą przeszłością posiłkować, chwalić, być dumni, ale także sami istnieć dzięki temu. To jest próba okancerowania w gruncie rzeczy naszej własnej tożsamości. Więc trudno nawet polemizować z samymi nosicielami tego projektu. Raczej staram się dziś myśleć o tym, że jest to może dobry pretekst do tego, żeby Polacy lepiej rozpoznali Romana Dmowskiego z jego niezwykłym, pięknym życiorysem. No właśnie, bo to jest, Panie Profesorze, bo powszechnie o barbarzyńcach się mówi, przyjęło się to pojęcie jako osób, które atakowały cywilizowany Rzym, który był uporządkowany w sensie cywilizacyjnym, kulturowym, również moralnym, opartym na chrześcijaństwie. I nagle tą cywilizację wtedy, w momentach najwspanialszą na świecie, która powstała, zaczęli atakować ludzie, którzy kierowali się tylko instynktami, nie tym porządkiem wypracowanym właśnie przez lata. I to jest właśnie pytanie. Dlaczego Romana Dmowskiego należy postrzegać jako jednego z twórców tego, co możemy postrzegać polską kulturą? No przede wszystkim warto powiedzieć, że jego życiorys jest rzeczywiście niezwykły, bo on rodzi się w 1864 roku i dorasta w atmosferze politycznego trójlojalizmu, czyli trójlojalizmu, który jest zarządzany przez pokolenie, które przeżyło traumę powstania styczniowego i w dużej mierze to pokolenie uznało taką minimalistyczną potrzebę istnienia narodu polskiego, bez aspiracji niepodległościowych. Przeciwko temu buntuje się wówczas w latach 80. XIX wieku przede wszystkim część emigrantów, byłych powstańców z pułkownikiem Zygmuntem Miłkowskim na czele i oni odkrywają, że w kraju jest środowisko młodych ludzi, z Zygmuntem Balickim na czele, także za chwilę właśnie z młodszym od niego Romanem Dmowskim, środowisko, które myśli podobnie jak ci powstańcy, którzy znajdują się na emigracji, że nie można być minimalistą, tylko trzeba marzyć o prawie Polaków do niepodległości. No i Roman Dmowski zostaje bardzo szybko włączony do krwiobiegu Ligi Polskiej i jest autorem, co warto wiedzieć z jego lat młodzieńczych, jest autorem pierwszej manifestacji i organizatorem pierwszej manifestacji w stulecie Konstytucji 3 maja na terenie Warszawy, patriotycznej manifestacji, która nawiązuje do tych manifestacji, które były organizowane przed wybuchem powstania styczniowego. Jest to taka próba połączenia się młodego pokolenia z tymi emigrantami we wspólnym przekazie. Nie ma zgody na trójlojalizm. Mamy prawo do niepodległości. I to jest początek wielkiej drogi Romana Dmowskiego, która kończy się oczywiście w Wersalu, tym wielkim dla niego przeżyciem, kiedy po zmaganiach wielomiesięcznych, bo polskie aspiracje były na pewno dużo większe niż mocarstwa sobie europejskie i światowe wówczas wyobrażały ich spełnienie, no ale udaje mu się razem z Paderewskim. Panie profesorze, przepraszam, że ja wejdę teraz panu profesorowi słowo, ale w ogóle należy postawić takie pytanie, czy o ten 918 rok, czy można postawić tezę, że bez Romana Dmowskiego Polska by nie powstała po tych 123 latach. Że to jedna z najważniejszych osób, która prowadziła Polskę, polskiego ducha, kulturę. Zaraz mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze dwa słowa, żeby o tym powiedzieć, o jego dorobku. Ja nie bez powodu mówiłem o kulturze wypracowanej przez Romana Dmowskiego, bo był to jeden z takich najwybitniejszych myślicieli w ogóle politycznych w Polsce. Ale czy można postawić tezę, że bez Romana Dmowskiego nie byłoby tej niepodległej Polski, nie byłoby tego sukcesu, jednak sukcesu w Wersalu w 1918 roku? Bez wątpienia taka teza jest jak najbardziej właściwa. Przede wszystkim nie byłoby niepodległej Polski bez pokolenia, które zostało wychowane przez szkołę Romana Dmowskiego, Zygmunta Balickiego, Jana Ludwika Popławskiego i patrona ich, czyli pułkownika Zygmunta Miłkowskiego. To jest około 700 członków Tajnej Ligi Narodowej, która funkcjonowała od kwietnia 1893 roku. To był Witos, Korfanty, to były setki wybitnych postaci, które były ukształtowane przez ten sposób myślenia, który zaproponował Roman Dmowski w 1893 roku w naszym patriotyzmie, w takiej publikacji, która stała się programem Ligi Narodowej, Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. I potem nie byłoby niepodległej Polski, nie tylko ze względu na aktywność tego pokolenia i tych ludzi wychowanych w szkole Dmowskiego, ale także dlatego, że w czasie I wojny światowej on dokonał niezwykle trafnego wyboru politycznego. To znaczy sprawę polską wniósł na teren państw europejsko-światowych, czyli Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Włoch. I to te państwa wygrały I wojnę światową, a więc jak wiadomo, to państwa zwycięskie kształtują mapę świata. I myśmy nie dość, że po 123 latach zdobyli niepodległość, to staliśmy się zwycięzcami I wojny światowej. Tylko tacy politycy byli dopuszczeni do Kongresu Wersalskiego i tylko oni mogli złożyć podpisy na tymże traktacie. Dmowski i Paderewski dali nam niepodległość i zwycięstwo w I wojnie światowej, a jednocześnie wprowadzili na grunt Polski odrodzonej niezwykle zróżnicowane, bo oni żyli w zdecydowanej kulturze demokratycznej, zróżnicowane pokolenie, które kształtowało następnie oblicze II RP, ale dla których oczywistością było, że interesy narodu polskiego są tymi interesami, które rzutują na kształt decyzji politycznych. Czyli szkoła Dmowskiego była szalenie ważna, czego oczywiście mamy dowody w postaci wyborów 1919 roku do Sejmu Ustawodawczego. Wygrywa Narodowa Demokracja jako Związek Ludowo-Narodowy, bo oni także mają olbrzymie przełożenie, ci działacze narodowi, na społeczeństwo polskie, ponieważ ideą Ligi Narodowej było uobywatelnienie narodu, a więc stworzenie z Polaków świadomych celów polskich. I to się przełożyło na demokratyczne wybory, na wyniki w 19 roku. To narodowa demokracja je wygrała, ponieważ potrafiła skomunikować się wewnętrznie z społeczeństwem polskim. To jest niezwykły też dorobek, który na przykład dzisiaj w warunkach demokratycznych też jest wart zauważenia. To nie jest rządzenie przeciwko Polakom, tylko to jest uobywatelnienie Polaków, żeby wszyscy współrządzili. To jest maksyma demokratyzmu, narodowej demokracji. Nie przez przypadek tak się ten obóz nazywał. A panie profesorze, bo zanim jeszcze chciałem wrócić do Wersalu, ale zanim wrócimy do Wersalu, to ten wątek pociągnę, no bo dzisiaj na przykład w Polsce się mówi tak, że ci wyborcy, którzy są lepiej wykształceni, którzy głosują w miastach, prawda, to są wyborcy, których głos jest lepszy. To tak się sugeruje dzisiaj często. A jak było w drugiej RP? Na kogo ci wyborcy wykształceni w miastach głosowali? Na myśl kogo tam głosowali w miastach? W wyborach do Sejmu Demokratycznego w tych okręgach, na przykład Mazowsza, szczególnie północnego Mazowsza, gdzie Warszawa. Polacy stanowili praktycznie 100% mieszkańców, udział w wyborach do Sejmu Ustawodawczego sięgał 95%. To proszę zobaczyć, co to znaczy uobywatelnienie. To znaczy Polacy z bardzo małych miasteczek, miast mieli pełną świadomość, że chcą żyć w wolnym, niepodległym państwie polskim. Naród polski nie był zdegenerowany na prowincji, a światły w Warszawie. Naród polski miał niezwykle cenne autorytety na poziomie gminy, na poziomie powiatu, na poziomie majątku ziemskiego, na poziomie małego miasteczka. Wszędzie tam były elity narodowe, niezwykle silnie oddziaływujące na przestrzeń publiczną i te autorytety zostały wybrane do Sejmu Ustawodawczego, a ludzie chcieli uczestniczyć w tym akcie potwierdzającym, że państwo polskie ma powstać i ma funkcjonować jako ich przestrzeń państwowa, o którą błagali Pana Boga i modlili się w modlitwach codziennych, rannych i wieczornych, bo taka była kultura także domu rodzinnego, która, jak wiadomo, przekładała się na myślenie o Polsce. A panie profesorze, a jeszcze wracając do tego Wersalu, obiecaliśmy, że wrócimy do Wersalu. Czy gdyby postawić tezę, że Roman Dmowski był uważany za jednego z największych erudytów w Wersalu, że sposób, jaki przedstawił sprawę polską, był sposobem wyjątkowym, który zrobił wrażenie na absolutnie wszystkich, którzy tego słuchali i długo się jeszcze o tym rozmawiało. I że to po prostu miało znaczenie dla tego, jak potoczyła się przyszłość Polski. Czy taka teza również jest prawdziwa? Oczywiście ona jest udokumentowana we wspomnieniach Dawida Lloyda George'a, który nie był miłośnikiem Dmowskiego. Wspomina on taką scenę, jak to słynne przemówienie ponad 5-godzinne Romana Dmowskiego. No i zachwycony pisze, że ten niezwykle utalentowany polityk światowego wymiaru najpierw piękną francuszczyzną mówi o polskich żądaniach granic, a potem sam tłumaczy siebie na angielski i jeszcze lepszym angielskim. I to pisze Anglik, który rozumie, jak należy używać słów w języku angielskim. Ma dziennikarz Dion taką relację, która mówi, że pech Wersalu polegał na tym, że reprezentanci mniejszych państw, tacy jak Grecja i przede wszystkim Polska, czyli Roman Dmowski, byli najwybitniejszymi politykami ówczesnego świata, ale niestety mocarstwa były w rękach słabszych intelektualnie ludzi, czyli Dawida Lloyda George'a, George'a Clemenceau i Woodrowa Wilsona. Przeciwstawia w ten sposób no, talenty polityczne, w których ewidentnie Dmowski jest traktowany jako jeden z najwybitniejszych. Mieliśmy szczęście do tego, że mieliśmy wówczas niezwykle mądrego intelektualisty, który jednocześnie był świetnym politykiem w sensie rozumienia gry politycznej, był także świetnym pisarzem politycznym, czego potem będzie konsekwencja, gdy w latach 20. opiszę te swoje zmagania pierwszowojenne i wersalskie w niezwykle cennej pracy Polityka Polska i odbudowanie państwa polskiego, to do dziś jest najlepszy traktat polityczny, jak przestrzeń polityki zagospodarowywać przez rozsądne myślenie w kategoriach globalnych, w kategoriach europejskich, w kategoriach polskich. Te wszystkie wątki są tam obecne i bez żadnego wycofywania się, bez żadnych kompleksów. To jest człowiek, który może sobie pozwolić na to, żeby rozmawiać z każdym ówczesnym przywódcą i każdy z szacunkiem się do niego odnosi, a nawet może nawet z lekkim strachem, bo widzi jego przewagę intelektualną. Czyli nowe pokolenie warszawiaków z Platformy i z Nowoczesnej chce zamienić takiego Polaka na strajk, którego symbolem jest kobieta, która tak naprawdę zasłynęła z tego, że posługuje się wulgaryzmami i przekleństwami. I rozumiem, że dlatego warto o tę sprawę walczyć, bo tak naprawdę walcząc o tę sprawę walczymy o dziedzictwo Polski. Zdecydowanie. Tak, warto o to walczyć, ale także wykorzystać tę sytuację, w której właśnie barbarzyńcy postanowili zajechać cywilizację rzymską powtórnie, do tego, żeby przypomnieć o Romanie Dmowskim, bo to jest postać, która wbrew pozorom nie jest powszechnie znana, a to jest postać niezwykle ciekawa i zarówno dla przeciętnego Polaka, który w swoim życiu codziennym nie widzi takich związków bezpośrednich z życiem politycznym, jak na przykład my, i dla polityków, którzy dzisiaj rządzą Polską, dla tych, którzy są w opozycji, warto przejrzeć się w tym lustrze Romana Dmowskiego, jego biografii i zobaczyć, jak wiele można się od nieprzeciętnych Polaków nauczyć. Także na przykład tego, że podobnie jak zresztą Paderewski, podobnie jak Piłsudski, oni niczego od Polski w zamian nie otrzymali. To nie są ludzie, którzy mieliby nastawienie materialne do życia. Roman Dmowski umiera w pokoju majątku Lutosławskich, nie ma nawet mieszkania własnego. To jest też miara pewnego rozmiłowania się w Polsce, ale oczywiście to jest wybór, który ten człowiek się jego podjął i przez całe swoje życie dbał o to, żeby Polska była jak najsilniejsza, jak największa, jak najwspanialsza. I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Skrócone przypomnienie wersji bardzo skróconej wspaniałego życiorysu Romana Dmowskiego przedstawił nam pan profesor Jan Żaryn. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Dziękuję bardzo.